sali kongresowej w Warszawie delegaci na pierwszą krajową konferencję partyjną Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Doniosłe wydarzenie w życiu kraju, poprzedzone szeroką dyskusją o stanie rozwoju Polski. Konferencja podsumowała niemal już dorobek minionych 3 lat. Przeanalizowała możliwości dalszego zwiększenia dynamiki gospodarczej kraju. Edward Gierek wygłasza referat w imieniu Komitetu Centralnego. Towarzysze delegaci, nasza pierwsza krajowa konferencja partyjna odbywa się w ważnym okresie. Mijają 2 lata od 6 zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dobiega końca 3. rok planu 5-letniego. Program uchwalony przez 6. zjazd realizowany jest pomyślnie. W ciągu upływających 3 lat uzyskaliśmy tempo rozwoju całej gospodarki narodowej znacznie wyższe niż przewidywały to uchwały zjazdowe i co za tym idzie, osiągnęliśmy wyższe tempo wzrostu dochodu narodowego. Pomyślnie też realizujemy zadania w dziedzinie poprawy warunków życia ludzi pracy i zaspokajania potrzeb socjalnych. Jest to źródłem głębokiej satysfakcji dla całej naszej partii, dla całego naszego narodu. W ciągu 3 lat planu 5-letniego osiągamy średniorocznie ponad 9% wzrost dochodu narodowego wobec 7% przewidzianych w planie i 6% uzyskiwanych w poprzednim 5-leciu. W roku bieżącym społeczeństwo nasze wytworzy dochód narodowy wartości ponad 1 000 miliardów złotych. Wysoki przyrost dochodu narodowego jest wynikiem dynamicznego rozwoju wszystkich działów gospodarki, a przede wszystkim przemysłu i rolnictwa. Wystąpienie członka Biura Politycznego premiera Piotra Jaroszewicza. Towarzysze delegaci, zawarta w referacie Komitetu Centralnego wygłoszonym przez też Edwarda Gierka ocena dotychczasowej realizacji uchwały 6. zjazdu stanowi punkt wyjścia do ustalenia zadań dalszego rozwoju Polski w latach 1974 i 75. W latach tych będziemy kontynuować wysoką dynamikę rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyniki działalności ostatnich 3 lat, rzetelny trud i ogromny wysiłek ludzi pracy, a szczególnie klasy robotniczej, stworzyły dobrą podstawę do realizacji tego zadania. Rozpoczynamy ofensywę jakościowych zmian w pracy na wszystkich szczeblach. To jej przebieg zapewni wykonanie zadań ogólnogospodarczych i społecznych lat 74-75 i przesądzi o wynikach całego 5-lecia. Dziś głównie koncentrować trzeba uwagę na zadaniach roku 1974. Przyświeca nam przy tym przekonanie, że ambitne plany naszej partii odpowiadają potrzebom, ambicjom i możliwościom polskiej klasy robotniczej, rolników, inteligencji całego naszego narodu. Poparcie tych założeń przez wszystkich ludzi pracy rozstrzygnie o dalszym, pomyślnym rozwoju naszej socjalistycznej ojczyzny. Pójdziemy dalej drogą wytyczoną przez 6. zjazd partii. Za nami 1026 dni realizacji planu 5-letniego. Przed nami dni 800. Decyduje dorobek każdego dnia.